Cześć, nazywam się Monika, jestem magistrem biologii człowieka i specjalizuję się w antropologii sądowej. Prowadzę bloga Antropogik oraz podcast Antropologicznie Mówiąc, gdzie staram się przybliżać tematykę antropologii i nauk sądowych w przystępny sposób z nawiązaniami do popkultury. A dzisiaj zapraszam Cię do obejrzenia razem ze mną i przeanalizowania razem ze mną kolejnego odcinka serialu Kości. Okej, ja się tutaj nie wyśmieję, a w sumie nie powinnam. Bo ja na przykład boję się ciemności tylko, kiedy mój mąż jest w domu. Jak go nie ma, to spoko, nie ma problemu, ciemność nie jest problemem. A jak on się pojawia i jest obok, no to, to już się boję. Także dziękuję za uwagę. 3 months ago, a 2-year-old boy, Logan Bartlett, disappears. Stolen in... Well, the size is right for a 2-year-old. The sternum is crushed. That's a possible cause of death. But guy says insect. Określenie płci na podstawie szczątków kostnych jest możliwe dlatego, że u człowieka występuje dymorfizm płciowy, czyli różnica w wyglądzie i budowie ciała kobiet i mężczyzn. Ten dymorfizm płciowy zaczyna być widoczny mniej więcej w momencie rozpoczęcia dojrzewania, czyli w okresie 12-13 lat. Wcześniej ten dymorfizm płciowy jest praktycznie niewidoczny, a już na pewno te różnice nie są widoczne u 2- czy 3-letniego dziecka. Dlatego kiedy badamy szczątki kostne dziecka w wieku 2 lub 3 lat, no, mamy 50% szans, że trafimy. No i dlatego zastanawiam się, czemu dr Sarajan nie zleciła wykonania badania DNA. Wtedy dowiedziałaby się przede wszystkim, jaka jest płeć dziecka, a z drugiej strony dowiedziałaby się też, jakie jest jego pochodzenie etniczne. No to wtedy chyba nie byłoby sensu sprowadzać całej reszty ekipy do Stanów. These remains were found wrapped in a blanket in a shallow grave along the Potomac? Yeah, I don't know if that's a blanket. Looks like it might have been cut from something larger. Now, the stitching suggests that maybe it's from some kind of garment, like a jacket or a sleeping bag. Kocyk, nie kocyk, dywan, cokolwiek, ale gdzie ona ma rękawiczki? Ona dotyka czegoś, co jest potencjalnie dowodem w sprawie. Już nie mówię o tym, że mogę się zaradzić milionów rzeczy. Okay. It's hard to be sure in a child this young, but the eye orbits are relatively round. Yes, Angela is right. About what? The round eye orbits. The skull is brachycephalic. If I were reconstructing this skull, I'd definitely be going Asian. Faktycznie, możemy określić na podstawie czaszki przynależność etniczną i to nawet z całkiem dobrą dokładnością, bo ta dokładność waha się między 77 a 95% według badań. Natomiast to ma, tutaj te wszystkie dane dotyczą osób dorosłych. W przypadku dziecka określenie pochodzenia etnicznego na podstawie czaszki jest bardzo trudne, zwłaszcza mało dokładne będzie określenie pochodzenia etnicznego dziecka na podstawie oczodołów, bo dzieci generalnie mają takie bardziej okrągłe, kwadratowe oczodoły, bo to jest po prostu cecha neoteniczna. Jeżeli chodzi o określenie przynależności etnicznej, nie na podstawie badań DNA dziecka w tym wieku, czyli 2-3 lat, no to ja raczej bym się tutaj starała popatrzeć na zęby, bo siekacze, które są takie w takim kształcie łopatkowatym, łopatowatym, one bardziej jednoznacznie wskażą nam na pochodzenie azjatyckie tego dziecka, na jego azjatyckie korzenie. Yes, I'm seeing Harris lines here in the tibia. These lines of calcified material on the shin bone signifies childhood malnutrition. Linie Harrisa czasami są nazywane liniami zatrzymanego wzrostu i te linie to nic innego jak po prostu warstwa tkanki kostnej, która usadawia się na wysokości mniej więcej chrząstki nasadowej w kościach długich. I teraz, co może spowodować powstanie linii Harrisa? Niedoborowa dieta, brak witamin, okresy głodu, które mogą być przejściowe, okresowe, cyklicznie się powtarzać albo być po prostu długimi okresami, w których brakuje pożywienia. Linie Harrisa mogą też powstawać po przechorowaniu, kiedyś mogły powstawać po przechorowaniu niektórych chorób, takich jak na przykład ospa czy szkarlatyna albo gruźlica. Obecnie najczęściej linie Harrisa powstają przez zatrucia związkami chemicznymi. I one są najlepiej widoczne właśnie, tak jak tutaj widzieliście na radiogramach, na zdjęciach rentgenowskich,
I one przedstawiają się w postaci takich podłużnych białych linii, które są różnej grubości. Jak powstają linie Harrisa? Na początku, kiedy w środowisku wszystko jest w porządku, kostnienie przebiega bez zmian, ale kiedy coś zakłóci homeostazę tego środowiska, na przykład choroba, okres głodu, komórki chrzęstne reagują i po kilku dniach przestają się namnażać. Natomiast komórki kostne w ogóle nie są na warunki środowiska czułe, w związku z tym radośnie namnażają się cały czas, ale nie mają wyznaczonej linii, wokół której mają się zacząć odkładać, więc powstają takie skupiska komórek kostnych. I to jest pierwotna linia Harrisa. Natomiast, kiedy warunki środowiska już ulegną poprawie, czyli przestaniemy chorować, okres głodu się zakończy, no to komórki chrzęstne znowu potrzebują kilku dni, żeby zacząć się produkować ponownie, a komórki kostne, no tak jak słyszeliście wcześniej, namnażają się cały czas. I w ten sposób powstaje wtórna linia Harrisa. I linie Harrisa mogą mieć różną grubość w zależności od tego, jak długo dany okres niesprzyjających warunków panował. Zwykle linie Harrisa zanikają w przeciągu 2 do 5 lat, dlatego najłatwiej jest je obserwować na szkieletach dziecięcych, a konkretnie na radiogramach szkieletów dziecięcych. Natomiast jeżeli linie Harrisa byłyby bardzo duże, bo te okresy niesprzyjającego środowiska byłyby bardzo długie, to te linie Harrisa mogą się utrzymywać jeszcze przez długi czas. The skull shows, I forget what these lesions are called, but they're caused by iron deficiency anemia. Parotid hypercytosis. Yeah. Comes from working on bus engines, I guess. Well, anyone could learn the labels, Mr. Ray, but not everyone would notice the condition. To, o czym mówił Wendell, a potem dr Brennan, to nic innego jak po łacinie cribra orbitalia, a po polsku porowatość blaszki zewnętrznej. I to jest po prostu nadmierne nagromadzenie się tkanki kostnej gąbczastej na górnej ścianie oczodołu. I teraz takie nadmierne nagromadzenie się tej tkanki kostnej gąbczastej może być spowodowane na przykład niedoborem żelaza w diecie, czyli anemią. A jak wiecie, wtedy nasz czerwony szpik kostny szaleje, no i w związku z tym to nadmierne wydzielanie. Ale przyczyną powstawania cribra orbitalia mogą być też na przykład zakażenia niektórymi pasożytami, na przykład motylicą wątrobową, która też może doprowadzić właśnie do powstania cribra orbitalia. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że spodobała Wam się moja analiza serialu kości. I już teraz zachęcam Was do subskrypcji kanału i wciśnięcia dzwoneczka, bo on powiadomi Was o nowych odcinkach, które będą się pojawiały na kanale. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć! Przeszkadzki nie włączyłam. A 113 lat. Skąd to zadychało u mnie? Czy bym była covidowa? Chyba.